O 3 punkty procentowe zmalała liczba osób, które w ciągu ostatniego półrocza zmieniła pracę. Aż 1/3 badanych twierdzi, że mniej lub bardziej rozgląda się za możliwościami nowej pracy. Przy czym rekordowy padł wynik, jeśli chodzi o nasze przekonanie, naszą ufność w to, że znajdziemy nową pracę, bardzo zbliżoną do tej, którą wykonujemy obecnie, bo ten wynik osiągnął aż 75% ogółu badanych. Co do stabilności w obecnej pracy, mamy tutaj również spadek obaw, bo w obecnym badaniu ten wynik wyniósł 32% i jest to taki poziom, który jest średnią europejską, ta średnia europejska wynosi 30%. Okazuje się, że aż 70% respondentów dostrzega przy zatrudnianiu kandydata do pracy preferencje w stosunku do mężczyzn. Wynik ten wydał nam się bardzo wysoki, natomiast jeżeli spojrzymy na średnią europejską dla tego zagadnienia, okazuje się, że jesteśmy nawet trochę poniżej średniej, bo ten wynik średni dla Europy to 73%. 2/3 badanych tak naprawdę preferuje mężczyzn na stanowiskach kierowniczych, co przekłada się również na akceptację stanu faktycznego, jaki obserwujemy w Polsce, bo też 2/3 osób na stanowiskach kierowniczych to mężczyźni i jest to też taki poziom, który występuje w Europie. Przy czym co ciekawe, 30% mężczyzn i 23% kobiet tylko zadeklarowało potrzebę zmiany w tym zakresie. Zapytaliśmy naszych respondentów także o to, czy mają preferencje co do płci osób, z którymi współpracują na co dzień. I okazuje się, że większość badanych lubi środowisko pracy, które jest środowiskiem takim mieszanym.